siódmy punkt celowo pomijał mnie przy ustaleniu nagród i wyróżnienia. Też powodował marginalizację osiągnięć szkoły, jak też marginalizację i mam przeze mnie stanowisko od dyrektora i mojej osoby. Proszę bardzo, czy ktoś, szanownych radnych, czy ktoś może odpowiedzieć? Panie Wasza, proszę odpowiedzieć, o co tu chodzi. Siódmy punkt, proszę Państwa, w związku z powyższym, że on dotyczy mojej osoby i w zasadzie tylko mojej osoby, to chciałbym, żebyście Państwo pominęli, bowiem zagadnienia z tym związane możecie sprawdzić w miejskim zespole, prześledzić, prawda, na przestrzeni lat, porównać, prawda, również. I prośba jest taka, żeby nie dyskutować nad tym. Na siódmy punkt. Proszę, radny. To jest prośba, żeby nie dyskutować, czy co, nie głosować, pominąć ten punkt, wykreślić go? Czy Pan go wycofuje? No ale dobrze, to powinna być nasza decyzja. Nie, no, ale skarżący może wycofać. Na tym etapie może wycofać. Tak, no, może wycofać. Nie, wycofać. Pytanie konkretne, czy ta prośba jest równoznaczna z wnioskiem o wycofanie tego zarzutu? Nie jest równoznaczna z wnioskiem, ten punkt jest, natomiast proszę mnie nie pytać na ten temat, żebym ja odpowiadał. No dobrze. Czy mogę? Panie Przewodniczący, proszę bardzo. Ja się przygotowałem do tego punktu, więc proszę Państwa, mam nagrody burmistrza dla dyrektorów szkół począwszy od roku 2008 do roku 2012. Nie będę cytował nazwisk. Informacja błędna podana przeze mnie, bo dopatrzyłem, jeszcze jedna nagroda była. Pan dyrektor Waszak otrzymał w tym okresie od 2008 do 2012 roku, bo taki okres badałem, dwa razy nagrody dyrektora, w 2008 i w 2009 roku. Nie, podczas 2009. 9 i 10, tak, 9 i 10, natomiast inni dyrektorzy dwa razy, jedna z pani dyrektor raz, i jedna dwa razy. Czyli tutaj nie odbiegało to od średniej, czyli według mnie zarzut jest bezzasadny. Proszę Państwa, szanowni radni, proszę bardzo, patrzcie radni. Ja mam takie pytanie, to jakimi kryteriami się burmistrz uznaniowymi, czy jak są jakieś regulaminy? Uchwałą Rady Miejskiej dotyczącą uchwała. Gdzie bierze się pod uwagę ocenę pracy dyrektora? Różne czynniki tam są. Nie rotacje, że na przykład... Nie. Bo tu rotacji jakiejś nie ma. Każdy dyrektor, nawet jeden dyrektor dostał jeden raz. A pozostali po dwie i w tym pan dyrektor też dwie. Słuchajcie, proszę, pan powiedział, żeby ten nie rozpatrywać, tak? Nie pytać. Jak szanowni radni? Znaczy, no to tylko znalazło właśnie jedno pytanie. No to w takim razie pani burmistrz ma pytanie. Czy pani celowo pomijała pana dyrektora przy... No jak tłumaczymy, że w tym okresie od 2008-2012 podajemy przykłady, wszyscy dyrektorzy dostali po dwie nagrody. No to wynika, że rotacja była. Nie było żadnej rotacji. Rotacja, ale tak wyszło, a ktoś dostał jedno. Nie, dlaczego moje pytanie? Bo w takim razie, jeżeli dyrektor dobrze pracuje, to może co roku dostawać nagrodę. Może, oczywiście. No, więc pytanie, nie dostawał co roku, więc pytanie, czy pani celowo pomijała dyrektora Waszaka? Proste pytanie. Jakie celowo? Po prostu widocznie kierowałam się tą uchwałą i widocznie kto inny lepiej się zasłuży. Ale pani burmistrz, czy pani posłucha mnie pytanie, czy zarzut jest celowo pomijał mnie przy ustaleniu nagrody? No to ja mówię, że nie pomijał. O, dziękuję. Proszę radny gość, proszę bardzo. Tak jak powiedziano tu wcześniej, jest ustalony system, kryteria przydzielania nagród burmistrza i dyrektorskich w drodze uchwały. No taki zarzut w mojej ocenie mógłby postawić nie tylko każdy dyrektor, ale także każdy ewentualnie nauczyciel, który, no powiedzmy, według niego spełniał warunki, a takiej nagrody nie otrzymał. Więc jest, jeszcze raz powtarzam, jest uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie, która w sposób jednoznaczny, dość precyzyjny wyszczególnia obszary, za które można otrzymać tę nagrodę. Nie jest to obligatoryjne, nie można tego traktować tak jak Wojtek mówisz, że ktoś tam dostał trzy razy, a ten cztery. Może być taka sytuacja, że... No tak statystycznie, tak podniosłem. Może być taka sytuacja, że rokrocznie na dyrektor, jeśli spełnia warunki uchwały. Dokładnie. Widocznie nie spełnią, no po prostu. Słuchajcie Państwo, musimy rozstrzygnąć w głosowaniu, bo to jest bardzo istotne. Proszę bardzo, ten punkt, czy to ta skarga jest...
zasadna czy bezzasadna. Kto jest za tym, że ta skarga jest zasadna? Głosujemy. Kto jest za? Nie widzę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No drugą przegłosujemy. Nikt nie brał udziału w głosowaniu. Ale Andrzej, ty tak poprowadziłeś to głosowanie. Nie, przepraszam. Powoli. Czy punkt zasadny? Czy jest punktem siódmy zasadny? Głosujemy. Kto jest za tym punktem? Jak za to? Czy jest zasadny? Siódmy. Czy jest zasadny? Czy punkt siódmy, czy jest bezzasadny? Proszę bardzo. Kto się wstrzymał od głosowania? Nikt. Ja nie brałem udziału w głosowaniu, dlatego że to są typowe kompetencje burmistrza. W ten sposób nie oceniam.